Organizatorami tej akcji, tych targów, jest Imago Centrum Sztuki Ludowej na czele z panem Józefem Spiszakiem, prezesem, którego właśnie zapraszam na scenę. I proszę państwa, o godzinie 12 było oficjalne otwarcie tych międzynarodowych targów i pan prezes dostał wówczas bardzo prestiżową nagrodę, wręczoną przez prezesa Stowarzyszenia Kuźnica Pawła Sękowskiego, a tą nagrodą jest kowadło za ratowanie ginącego piękna i między innymi za organizację tych targów. Także bardzo proszę o gorące brawa i oddaję głos panu prezesowi Józefowi Spiszakowi. Szanowni państwo, zanim się kapela z jabłonki, jak to się mówi, nasztymuje, kilka słów. Rzeczywiście od wielu lat, od 1973 roku tu w Krakowie jestem współorganizatorem różnych imprez, w tym prestiżowej Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej. Cieszę się, że państwo znaleźliście odrobinę czasu i że po występach gminy Jabłonka przejdziecie się państwo po rynku głównym, najpiękniejszym chyba w Europie i na świecie, że ratujemy ginące piękno w ramach tego, że dzisiaj wszystko jest uprzemysłowione. Trzeba, żeby trochę z dziedzictwa naszych przodków zostało i dlatego temu poświęcamy sporo czasu, niezależnie od zawodów, niezależnie od wykształcenia. Cieszę się, że w ciągu tych 18 dni będziecie mogli państwo zobaczyć różne miasta, różne gminy. Dzisiaj gmina Jabłonka, jutro gmina Lipnica, pojutrze 120-lecie Muzeum Kraków, 120-lecie tu na estradzie Krakowskiego Banku Spółdzielczego. W niedzielę pępek świata nazywa się Kraków, czyli impreza poświęcona Krakowowi. Będziemy gościć Słowaków, Madziarów, Rumunów. I na koniec przepiękna impreza, 5. Światowy Zjazd Górali Karpackich w ciągu 23, 4 i 5. Jak ja to mówię, że 1000 górali, 1000 baranów, 1000 koni i wszystkiego po 1000 tutaj jedzie, będziemy po prostu świętować. Będziemy palić watrę góralską i tak dalej, i tak dalej. Cieszę się, że w dniu dzisiejszym gościmy wspaniałą gminę, to nie tylko dlatego, że ja stamtąd pochodzę, też kiedyś stamtąd przywędrowałem do Krakowa na studia, no i tu zostałem. Witam wójta gminy Jabłonka, Antoniego Karlaka i jego znakomitą małżonkę Marię. Witam jego współpracowników i jeżeli można, to poproszę pana wójta Antoniego Karlaka, żeby nas wprowadził w ten uroczy zakątek Polski, jakim się nazywa Górna Orawa. Dziękujemy bardzo. Drogi gospodarzu Józefie, żeby przybliżyć jeszcze Orawę
Zagrojcie i zaśpiewajcie w Babiego Żebywom. Wesoło zaśpiewam, wiosę jeszcze wesoło zaśpiewam. Zimną zimno wodę piją, ale jose jest wesoło zaśpiewam, ale jose jest wesoło zaśpiewam. No to tak was witamy serdecznie. Drodzy Krakowianie, Orawianie, miłośnicy ziemi Małopolski, Orawy, pozwólcie, że jeszcze raz zwrócę się do gospodarza, który rodem z Orawy pochodzi. A jak dziś w południe na Anioł Pański słyszałem tu, ile dokonał przez swoją działalność i życie dla miasta Krakowa. Gratuluję i cieszę się ogromnie, panie Józefie Jusku. Przyjechaliśmy, dziękuję ci bardzo, że zaprosiłeś nas na 8 sierpnia do Krakowa na rynek. Chcemy z państwem podzielić się swoją tożsamością, kulturą, zwyczajami i obyczajami. To kraina przepiękna pod Babią Górą. To taka mała ojczyzna, którą kochamy i chlubimy się, nazywa się Orawa Polska. Tam przed 5 wiekami przemieszczali się z Wołoszczyzny pasterze Słowacji, Węgier, Niemiec, z Żywiecczyzny, z Jordanowa i z Podhala. I tworzyli swoją tożsamość, swoją gwarę. Ukształtowała się mowa orawska, kultura, tradycje i wartości człowieczeństwa, człowieka. I przez te 3 godziny dziś na tej scenie pragniemy z Państwem się dzielić dobrocią, kulturą, którą przekazali nam nasi ojcowie i pradziadowie. A żeby na orawskiej ziemi, polskiej ziemi, nie zabrakło tożsamości i kultury. Kultury, która zbudowała polskość, która zbudowała mowę polską. A żebyśmy następnym pokoleniom przekazywali to dobro. Dobro, że różnorodność na ziemi orawskiej nigdy nie doprowadziła do żadnej kłótni, a do dobroci. Że człowiek z człowiekiem potrafi rozmawiać. Że tamta najukochańsza nasza Babia Góra żywi nas źródłem wody i nasze poprzednie pokolenia. Że na tej skalistej ziemi pod Babią Górą żywiła nas Matka Natura, że kiedy przyszła ogromna bieda i choroby, tą krainę opuścili nasi przodkowie i wyjechali na Węgry i za Wielką Wodę. Wyjechało ich przeszło 33%. I gdziebyście Państwo nie spotkali, na całych kontynentach świata spotkacie Orawianina i serdecznie was będzie pozdrawiał i gościł w swoich domach. Czynimy to również na naszej ziemi. Jak nam przekazali nasi rodzice, że nigdy nie żałuj kromki chleba i szklanki wody drugiemu człowiekowi niniejszym, to na ziemi orawskiej czynimy i dzielimy się z waszą dobrocią dziś i jutro i na przyszłe pokolenia. Niech się naszej małej ojczyźnie Orawie, Małopolsce i Polsce Europie dobro
zwycięża. Niech się wam i nam darzy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, panie wójcie. Cieszymy się, że tu jesteście i miłej zabawy do wieczora. Oddaję głos znakomitym konferansjerom, w tym Małgosi Surma. Dziękuję bardzo panie prezesie, dziękuję bardzo panu wójtowi wraz z małżonką. Proszę państwa, dzisiaj święto gminy Jabłonka, więc teraz poproszę panią Marię Pilch i Annę Olesińską, które pięknie tą orawę gminy Jabłonka państwu przedstawią. To orawskie pole białym kwiatkiem kwitnie. Kto się tam dostanie, nachłodzi się pięknie. Kto się tam dostanie, nachłodzi się pięknie. To orawskie pole skałecka na skalę. Kto się tam dostanie, płakać nie przestanie. Kto się tam dostanie, płakać nie przestanie. Ej, pięknie to pani Marysiu zaśpiewała. To jest nasza Orawa. Ej, Hanuś, powiem ci, że na tej naszej Orawie dużo było takich pięknych pieśnicek. Nasi dziadowie, pradziadowie strasznie radzi śpiewali. Śpiewali, kiepaśli krowy, śpiewali na weselach, ale śpiewali, najbardziej śpiewali, tońcyli na skubarkach. Nase gaździny chowały gęsi, chrubo gaździna miała igi 50. Kie na jesieniu z gęsi się uchowały, podrosły, łoskubały ich i wołały syćkie sąsiadki, żeby ich skubały te pierze, bo trzeba było robić dzieciom pierzyny. Wiecórki z łoskubały, zbierali się parobcy, tońcyli, śpiewali i było strasznie na tej Orawie wesoło. Ale najlepiej nam powiedzą, pokazają dzieci, starsi, zespoły, które za chwilę tu na tę synę będziemy wołać. My z serca wielkiego dziękujemy panu wójtowi gminy Jabłonka, który otwarł tu razem z panem Spiszakiem oficjalnie to wielkie święto nasze gminy Jabłonki. Chcemy powiedzieć, że nas pan wójt to naozdaj człowiek o wielkim sercu, który za najważniejsze cele stawiał działalność przedobra Orawy. Orawa to przepiękna kraina. Cały świat łoby idzie, drugie takie nie ma. Tak pisali orawscy poeci. I najsto, powiem wam prawdę, za mają rację. Bo kto chłodź roz do nos na Orawę przyjadzie, to tęsknym sercem i myślami ku niej wracał się będzie. Bo to przepiękne miejsce. Każdy otwardzi górole orawscy, którym przekazywano jest tradycja i wiara z pokolenia na pokolenie. To tam ojcowie uczą swoich dzieci szacunku do świata i do ludzi. To tam, na tej ziemi, uczyli się orawianie szacunku do ziemi i do chleba. To z tych dziedzin wyszli wielcy tego świata, którzy się bieliło niepodległość Polski i Orawy. Przeto my dziś stajemy tu w rynku, w Krakowie i my są dumni, że my są Orawianie. Jest teraz, witamy syćki, coście tu przyszli na ten rynek w ramach 43. Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej w Krakowie na święcie gminy Jabłonka. A ja tu z widzem zesekuje się ku nam pierwszy zespół. Jest to zespół Małolipnicanie, zespół z Lipnice Mały i przedstawioną dzisiaj
jak kiedy dwa programy. Pierwszy z nawiązaniem do naszej historii, do legendy o powstaniu herbu orawskiego. Szanowni se dzieci, ciężko pracowały na to, co by dzisiaj wam pokazać, jak to naprawdę było. Zespół Małolipnicanie powstał w 2012 roku i liczy około 50 dzieci od 4 do 18 roku życia. W ramach działań o grupy prowadzone są warsztaty z grania na skrzypcach, basach i akordeonie, które prowadzi pan Paweł Czaja. Małolipnicanie biorą udział w licznych festiwalach, festynach, przeglądach zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych, z których przywozą dużo nagród, a też i dyplomów za swoją działalność. Ostatnim wielkim sukcesem był udział w 43. Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce i uzyskali oni nominację na jeden z największych dziecięcych festiwali w Polsce, Święto Dzieci Gór, i w 2020 roku będą reprezentować Orawę z innymi zespołami zagranicznymi. Zdobyli też pierwsze miejsce na międzynarodowym przeglądzie zespołów regionalnych Złotych Kłos w Zebrzydowicach w kategorii autentycznej, a też i dwa pierwsze miejsca w kapeli dziecięcej w Zebrzydowicach i na przedniówku w Polanach w Kościelisku. Niedawno, bo tydzień temu, dwójka instrumentalistów wraz z instruktorem wystąpiła na 50. Festiwalu Folkloru Górali Żywieckich Polskich w Żywcu. Była to kategoria mistrz uczeń i tam też razem z naszym instruktorem Pawłem Czajem zdobyli pierwsze miejsce. Wielkie brawa, brawa. Tych konkursów było jeszcze bardzo dużo, ale najważniejsze jest to, że dzieci zespołu czują wielką dumę i radość z tego, że mogą reprezentować piękno naso kochano Orawę. Pytam pięknie na mnie co grupę, żeby nam pokazała, jako to dawni legenda opowiada, jak powstał herb Orawy. Witajmy wielkimi brawami. Brawo dla Małolipnicanów. Orawa, Orawa, przepiękna kraina, cały świat obejdzie, drugi taki nie ma. Słoneczko przyświecało od wieków tak samo, wiatr poduchuje stropienia łodgar. Ale posierajcie dzieci! Cóż to za strasydło do nas tu to gleci? Jacy nie strasydło? Jestem i mycie całkiem nie obrzydło. Jo jest babie górski wiater, łorawski pokuśnik, górolskie ślebo dyno, większy miłośnik. Przez dzień wartko się uwiją, lotą po dziedzinach, ciarda się wybiją. Wieczorami słucham starych opowieści, pełnownik do ziemi łorawskiej miłości. Septa jo jest stromy, Jedlicki i Smrecki, łotek, co już dawno poszli od nas precki. Jak powstała babie góra, co ją ludu kochał? Kazbojnik łorawski i skarby w babie górze schował. Innych ciekawych historii pikniejszych. Chcecie, to opowiem. Siadnijcie, przepuśćcie te gniejsyk. A skąd wiaterku herb nas? Dwa smrecki, a po środku nie być. Pytamy cię, opowiedz. Dobre, to siadnijcie, a ja wam opowiem.